Cześć, witajcie. Dziś zapraszam Was na recenzję dosyć głośnego, myślę, telefonu Xiaomi 14. Ten telefon zyskał spory rozgłos już w zasadzie nawet chwilę przed premierą. Niekoniecznie chyba to był taki rozgłos, jaki producentowi chodziło, ale o tym za chwileczkę. Na początek dwa słowa o tym, co w zestawie. W zestawie bardzo fajny komplet. Mamy oczywiście przewód, ładowarkę. Mamy też bardzo porządny pokrowiec. Nieprzezroczysty, zatem nie pożółknie, a zapewni ochronę smartfonu na początku użytkowania. Na telefonie jest też naklejona folia ochronna, ale jak przystało na fabryczną, nie jest ona wysokich lotów, nie jest jakoś super odporna na zarysowania, no ale na początku ten wyświetlacz nam ochroni i po jakimś czasie powoli już się zaczyna odklejać, jak widzicie na moim egzemplarzu. Myślę, że na każdym będzie podobnie. Jeżeli chodzi o design, no cóż, jednym się spodoba, innym nie. Ten telefon można mieć w kilku kolorach. Ja akurat mam biały, który bardzo szybko się palcuje i bardzo szybko traci na urodzie, jak widzicie. Trzeba go po prostu częściej wycierać, natomiast jest rzeczywiście ładny. Wygląda, jakby był wykończony ceramiką, ale no to jest po prostu szkiełko. Jak chcecie, żeby się nie palcował, to wybierzcie czarny, on jest matowy i brudzi się zdecydowanie mniej. Ramka aparatu, jak widzicie, dość pokaźna, dosyć mocno wystająca, ale w sumie, wiecie co, nie brzydka nawet. Oczywiście jest logo Lajki, no bo wiadomka. Marketing. Metalowa ramka. Też całkiem ładna. Jednym się spodoba, innym nie, no bo z jednej strony przyjemnie się trzyma telefon o bardziej zaokrąglonych bokach, z drugiej taka fajna, błyszcząca ramka przydaje smartfonowi elegancji, no tylko też jak widzicie dosyć szybko się paprze, palcuje i tak dalej. Niemniej urządzenie wygląda szykownie i wygląda bardzo premium. Ekran płaski, z wąską ramką, no i oczywiście smartfon można na dzisiejsze czasy nazwać kompaktowym. Popatrzcie, on jest po prostu mały, nawet bym powiedział, oczywiście na dzisiejsze czasy mały. Nie mam pojęcia, bo producent tego nie precyzuje, z jakiego konkretnie szkła jest zrobiony tył. Z przodu jest Gorilla Glass Victus, a cała obudowa jest szczelna w klasie IP68. No tutaj jest zagadka trochę, ale po tym, kiedy pojawiły się pierwsze problemy, jakie ma ten smartfon, o nich opowiem w sekcji o aparacie fotograficznym. Kiedy pojawiły się te pierwsze problemy tego smartfonu, nazwijmy to wrodzone, stwierdziłem, że trzeba sprawdzić tą odoszczelność, no i po prostu telefon wrzuciłem do wody. No nie nabrał wody. Także szczelny pewnie jest. Co do ergonomii, zastrzeżenie mam. Tak jak Wam powiedziałem, telefon jest stosunkowo nieduży. Przyciski ma rozmieszczone idealnie. Trochę mniej idealnie jest położony czytnik linii papilarnych, ale to dla mnie, ja mam dosyć duże ręce. Natomiast podejrzewam, że jak ktoś ma dłonie drobniejsze, to będzie mu łatwiej sięgać do tego czytnika, a sam czytnik działa bardzo dobrze. Absolutnie nie mam do niego żadnych zastrzeżeń, chociaż jak wiecie, ja podekranowych czytników no niekoniecznie je lubię, tak? Nie mogę powiedzieć, że nie cierpię, ale nie przepadam za nimi. Natomiast ten tutaj działa dobrze, nie mam żadnych zastrzeżeń co do niego, poza położeniem, mógłby być dla mnie akurat wielkopalczastego wyżej. Jest też oczywiście rozpoznawanie pysia za pomocą przedniego aparatu. Nie jest to najpewniejsze zabezpieczenie, ale tutaj też działa. Ekran, tak jak powiedziałem, ma bardzo estetyczną, wąziutką ramkę. Ma przekątną 6,36 cala. Rozdzielczość Full HD, 120 Hz odświeżanie, które można ustawić albo na sztywno, albo zostawić regulację dynamiczną, albo przejść na sztywno na 60 Hz. Jasność szczytową producent podaje 3000 nitów. Wiecie co? Ta szczytowa to sobie można, wiadomo, między bajki włożyć, ale ten ekran w słoneczne dni spisuje się po prostu znakomicie i absolutnie żadnych zastrzeżeń co do jasności wyświetlacza mieć nie mam prawa. Bardzo dobrze oddane kolory, bardzo fajna czerń, no ale nie mogło być inaczej, no bo to jest samolot, no to samo przez się rozumie. Wszystko, co dobry smartfonowy ekran mieć powinien, tutaj znajdziemy. Jest Dolby Vision, jest możliwość dostosowania balansu kolorów do naszych upodobań. Jest kilka trybów zestawień tych kolorów takich predefiniowanych. Myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Jest oczywiście ochrona wzroku przed szkodliwym światłem niebieskim, ochrona przed migotaniem nadmiernym. Natomiast jasność minimalna również jest dobrana naprawdę bardzo dobrze. Ekran to naprawdę bardzo mocny punkt tego smartfonu. Mocnym punktem tej konstrukcji są również jej bebechy. No bo oczywiście Snapdragon 8 trzeciej generacji, szybkie pamięci. Jest też oczywiście wirtualny RAM, więc to powinno hulać. No i hula. Ten telefon bez problemu przekracza dwie bańki WanTuTu, więc wydajność myślę, że wystarczy nawet bardzo wymagającemu użytkownikowi. Jeżeli chodzi o ciepełko, to powiem szczerze, że ocena jest niejednoznaczna, bo z jednej strony ja spodziewałem się dramatu, zważywszy na skromne jednak gabaryty samego telefonu, ale nie jest tak źle. Telefon nie parzy w łapy, robi się odczuwalnie ciepły, natomiast jeszcze nie przekracza granicy zdrowego rozsądku. Nie ma rewelacji, ale dramatu strasznego też nie ma. Jest to telefon z tych
cieplejszych, ale nie przeginających zanadto. Natomiast coś niepokojącego zauważyłem w stres testach, ponieważ niektórych po prostu ten telefon nie był w stanie ukończyć bez włożenia go do chłodniejszego miejsca, czyli na przykład wystawienia na dwór, czy tam do lodówki. Dziwne, bo rezerwy są spore, a i ten trotling nie jest jakiś potwornie duży, no niemniej występuje. Jest zauważalny, ale ta stabilność, powiedzmy, że mieści się w moim pojęciu poprawnej. Tyle, jeżeli chodzi o testy takie syntetyczne, aplikacyjne. Natomiast w codziennym użytkowaniu nie udało mi się telefon aż tak bardzo rozgrzać i ani razu nie zobaczyłem komunikatu o tym, że jest przegrzany i że musi ostygnąć, zanim cokolwiek będę robił, że jego funkcjonalność jest ograniczona. Czasem w flagowcach Xiaomi mi się to zdarzało, ale latem. No, teraz mamy luty, marzec, jeszcze nie jest tak ciepło, więc może to dlatego, ale w pomieszczeniach też takiego komunikatu nie miałem, kiedy nagrywałem wysokiej rozdzielczości i robiłem różne dziwne rzeczy z tym telefonem. Zatem myślę, że wzrostu temperatury jakiegoś strasznego też tu się nie musicie obawiać. Natomiast tak jak powiedziałem, z wydajności z pewnością będziecie zadowoleni. Czy będziecie zadowoleni z nowego interfejsu? No bo mamy tutaj HyperOS, który zastąpił MIUI-a, bardzo różnie ocenianego. Kurczę, wiecie co? Na razie, poza stroną wizualną, i to też nie jakoś strasznie odmienioną, to ja tu wielkich różnic nie zauważyłem. Jest to w zasadzie, można powiedzieć, jakbym nie wiedział i byście mnie zapytali, pokazując w ciemno kawałki ikon wystroju interfejsu, powiedziałbym, że to jest MIUI. Ze wszystkimi plusami i minusami, czyli na przykład minusem jest to, że jest tam troszeczkę doładowane dodatkowych apek. Jak ktoś ich nie potrzebuje, to na początku będzie musiał mozolnie usunąć. Ale o, reklamy mi się nie wyświetlały ani razu. W MIUI to się zdarzało. Oczywiście HyperOS powstał po to, żeby zunifikować cały ekosystem Xiaomi, więc tak naprawdę może właśnie przyszli posiadacze całych ekosystemów to bardziej docenią. Póki co, to ja jakichś straszliwych różnic nie zauważyłem. Co mi się nie podoba w tym interfejsie, to też na przykład panel skrótów troszeczkę za mocno przypomina ten, który znam z iPhone'a, szczególnie w tym fragmencie górnym. Można, myślę, było zrobić coś bardziej unikalnego. Druga rzecz, która mi się nie podoba i która często trapi smartfony Xiaomi, to są powiadomienia. Są bardzo chimeryczne. Czasem przychodzą tak, jak powinny przychodzić. Czasem przychodzą po jakimś czasie z opóźnieniem, a bywa tak, że odblokowuję telefon i wpadają dziesiątki powiadomień hurtem, bo czekały w kolejce, żeby mi się pokazać. No, bywa to niekiedy irytujące. To nie powinno tak wyglądać. Ja rozumiem zarządzanie pamięcią, bla, 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 no, ale bez jaj. No, jeżeli chcę, mam włączone powiadomienia i chciałbym je otrzymywać, to chciałbym je otrzymywać, a nie dopiero wtedy, jak odblokuję telefon. Natomiast co do całej reszty interfejsu, kurczę, jest ok. Poza tym, co wymieniłem, to tutaj się absolutnie do niczego nie przyczepiam. Co do funkcji komunikacyjnych, również się nie przyczepię. Mamy bardzo przyzwoite głośniki stereo. Nie są najwybitniejsze, bo słyszałem już w tym roku lepsze, ale są jedne z lepszych. Godne flagowca. To na pewno, jeżeli kupujecie telefon flagowy i nastawiacie się na dobrą jakość głośników wbudowanych w telefon, to tą jakość tutaj otrzymacie. Wiadomo, tu zawsze jest pole do poprawy, ale Xiaomi 14 jest pod tym względem całkiem nieźle. Całkiem nieźle jest też oczywiście pod względem jakości połączeń telefonicznych. Też kompletnie nie mam się do czego tutaj doczepiać. Oczywiście pełen wachlarz interfejsów łączności mamy, włączając w to również eSIM. Można też sobie zrobić dual SIM na klasycznych kartach, natomiast na pewno nie da się rozbudować pamięci, nie ma też niestety mini jacka. Ale Xiaomi dało nam coś innego, pilota. Tak, pilota już żeśmy spotykali, możemy sobie nim sterować chociażby telewizorem, dekoderem, Blu-rayem i tak dalej, co tam w domu mamy, ale też ciekawostka, no górze go nie widać, a wiecie gdzie go schowali? W ramce aparatu fotograficznego i to jest bardzo dobry moim zdaniem pomysł, bo patrzymy na telefon, sobie klikamy na ekranie różne funkcje, nie wiem, włączamy, ściszamy i tak dalej, a nadajnik podczerwieni patrzy wprost na telewizor, nie musimy celować w ten sposób i płasko, bo nie wiem, lampa nam się odbija, wtedy w telefonie jest mniej wygodnie, tylko trzymamy telefon w sposób po prostu naturalny, tak jak zazwyczaj go trzymamy, a pilocik działa, bo tu jest ten nadajniczek. Strasznie mi się to podoba, pierdółka, ale bardzo na nią zwracam uwagę, bo jest to rzecz no, w świecie smartfonowym unikalna jednak. Dosyć unikalną rzeczą w obecnych czasach jest też 90-watowe ładowanie akumulatora i to, że ładowarkę dostajemy, jeszcze raz to podkreślam i pochwalę, w zestawie. Dzięki tej ładowarce baterię napełnimy w troszkę ponad pół godziny, przy czym oczywiście pamiętajcie, że te pierwsze procenty przylatują dosyć szybko, a im dalej w las, tym ładowanie postępuje wolniej. No niemniej, jeżeli tam zaczniecie od tych 10%, to spokojnie liczcie pół godziny bateria naładowana. Jest 50-watowa indukcja, niestety nie mam aż tak mocnej ładowarki, ale z wolniejszymi też oczywiście działa. Jest też oczywiście ładowanie zwrotne, czyli można tym telefonem sobie na przykład słuchaweczki czy smartwatcha doładować. Niestety w tym
jednak dosyć kompaktowym ciałku nie zmieściła się bateria 5000 mAh, ale jest niewiele mniejsza, 4610, też zacnie. Ten telefon jest w stanie 2 dni pracować, gdyby to Was interesowało. Natomiast jeżeli go zapędzicie do takich poważniejszych zadań, no to też jeden dzień spokojnie da radę. Przy czym tutaj w ogóle czasu działania na baterii bym nie demonizował, no bo przypominam, 90-watowa ładowarka, jednak dosyć pokaźna, ale za to szybka. Dosyć szybko też uzupełnia niedobory energii. Podłączacie, robicie sobie kawę, wracacie. Przybyło całkiem sporo. Także jeżeli chodzi o baterię, również złego słowa pod adresem tego telefonu nie powiem. A czy powiem w kwestii aparatów fotograficznych? Trudna sprawa. No bo tu nie sposób przemilczeć problemu, jaki ten telefon ma, o którym już na początku Wam wspominałem. Problemem jest parujący główny obiektyw. Na początku strasznie się tym problemem podekscytowaliśmy, bo tu o, będzie rzeźnia medialna na tym smartfonie, o, wreszcie jest o czym pisać, wreszcie sensacyjka, kliki i w ogóle. Tak, obiektyw paruje, ale w bardzo specyficznych warunkach i powiem Wam szczerze, trzeba się postarać, żeby Wam zaparował, albo faktycznie przenieść telefon z bardzo ciepłego miejsca w bardzo chłodne, albo zapędzić go do roboty tak, żeby się zaczął grzać i tutaj naszym sposobem na zaparowanie obiektywu było włączenie nagrywania wideo i potrząsanie tak, żeby zaczęła pracować stabilizacja. Myślę, że latem ten problem się nie powinien pojawić, zimą może się pojawiać, ale w moim egzemplarzu problem występował, w dodatku dosyć intensywnie, jak widzicie. Natomiast w codziennej eksploatacji, przy normalnym użytkowaniu tego telefonu, ja tego parowania nie zauważyłem. A wierzcie mi, za każdym razem jak na powietrzu wyciągałem telefon z kieszeni, to najpierw patrzyłem, czy zaparował, czy nie. Więc może to jest troszeczkę jednak przedemonizowany problem. I abstrahując od oficjalnego komunikatu Xiaomi, który moim zdaniem był trochę niezręczny, można to było rozwiązać zdecydowanie lepiej, to ten problem raczej nie powinien Wam dokuczyć w codziennym życiu. W każdym razie, o tej wadzie musicie wiedzieć, a czy ona zostanie wyeliminowana? Wątpię, bo ten telefon, pamiętajcie, już kawał czasu jest dostępny w Chinach. I tej przypadłości nie wyeliminowano, a pewnie już o nim wiedzieli Chińczycy. Cóż, chyba trzeba się z tym pogodzić, że tak już będzie. Natomiast chciałbym jeszcze raz podkreślić, raczej w codziennym życiu Wam to nie powinno dokuczyć. A teraz parę słów o zdjęciach. Ze zdjęć myślę, że na pewno będziecie zadowoleni, bo ten aparat po prostu robi bardzo dobre zdjęcia, chociaż w obecnych czasach ciężko powiedzieć, żeby flagowiec zrobił złe zdjęcia, prawda? Podoba mi się bardzo to, że nie widać drastycznych różnic w jakości odwzorowania kolorów i detali pomiędzy poszczególnymi obiektywami. Tak, jak będziecie chcieli, to zauważycie te różnice, bo wyjdą one chociażby przy zdjęciach robionych w nocy czy przy słabszym oświetleniu. Wiadomo, że z racji swojej budowy teleobiektyw ma gorszą przysłonę niż obiektyw główny, no nie da się inaczej. Niemniej w większości warunków zdjęcia będą porównywalnej jakości. Nie będzie tak, że główny aparat robi świetne zdjęcie, a szerokokątny beznadziejne. Wiadomo, wyłowicie niuansiki, ale nie jakieś takie straszne. Następna rzecz, która też nie do końca mi się podoba, to lekkie, podkreślam słowo lekkie, wpadanie w taką żółtawą tonację. Oczywiście to zależy od tego, co fotografujecie, przy jakim oświetleniu, ale dosyć często zdarza się to temu smartfonowi. Natomiast kiedy porównamy ten sam kadr zrobiony innym telefonem, no to może być ta różnica dopiero widoczna. Natomiast jeżeli po prostu sobie będziecie pstrykali zdjęcia, to myślę, że ta cecha też Wam jakoś szczególnie nie dokuczy. Podobnie jak czasem widoczne, nazbyt intensywne odszumienie przy zdjęciach nocnych. To zauważycie na przykład robiąc zdjęcia pleneru z pochmurnym mocno niebem, to te chmury takie troszeczkę dziwne się w pewnym momencie Wam zaczną wydawać. Natomiast zdjęcia mimo wszystko są bardzo przyjemne do oglądania i raczej ciężko to krytykować. To jest po prostu taka cecha. Ten typ tak ma. Podoba mi się to, że w odróżnieniu od dawniejszych modeli, ten Xiaomi niespecjalnie przekoloryzowuje zdjęcie. Oczywiście, jak sobie włączycie tryb Leica Vibrant, to on te kolorki podkręca, ale robi to w miły dla oka sposób, nie przegina. Na pewno nie. Jeżeli wolicie bardziej stonowane kolorki, no to jest budowany tryb Leica Authentic. Ten z kolei te kolory robi takie smutniejsze troszeczkę, przynajmniej w moim odczuciu. I trochę dodaje też takiej winiety. Nie wiem, z czego się to bierze, bo raczej nie z własności obiektywu, tylko myślę, że kwestia oprogramowania. Może ten filtr po prostu jest tak zrobiony, że ten efekt jest zamierzony i tak ma być. No ale też nie każdemu to się spodoba. Spodoba Wam się na pewno natomiast to, że obiektyw szerokokątny nie pokazuje zanadto tego rybiego oka, czyli nie deformuje jakoś strasznie tego obrazu. Spodoba Wam się też zoom. No i tu jest zabawnie, bo producent deklaruje, podaje na ekranie 3,2 razy. No to ciekawe, bo w dobrych warunkach
warunkach oświetleniowych, bo to jest ważne. Przełączenie na teleobiektyw następuje już przy wartości 2.6 i to chyba jest faktyczne przybliżenie tego obiektywu, a 3.2 to dodano marketingowo, żeby za biednie nie wyglądało. Oczywiście to jest moje przeczucie. Próbiłem nawet próby zaklejając teleobiektyw. Przełącza się przy przybliżeniu 2.6, które robimy po prostu paluszkiem, taką fajną, wygodną tarczą w interfejsie, a nie przy 3.2, jak wskazywałyby guziczki widoczne na wyświetlaczu na głównym panelu fotograficznym. W zasadzie w zakresie do 5 razy ten zoom jest bardzo dobry. Naprawdę jest to jeden z lepszych zoomów, ale podkreślam, w zakresie maksymalnie do 5 razy. Dalej, no to już wiecie sami, jak wygląda cyfrowy zoom. Im wyżej, tym gorzej. Ja bym wam proponował trzymać się maksymalnie 5-krotnego przybliżenia, tylko pamiętajcie, że wtedy to ono już jest tworzone trochę sztucznie, nie samą optyką, tak? Optyka tu najprawdopodobniej daje przybliżenie 2,6 raza, zatem jeżeli chcecie faktycznie mieć tą bezstronność, to celujcie tym suwakiem w te 2,6. Oczywiście przy dobrym świetle, bo przy słabym świetle to w zasadzie cały czas jedziecie od razu na cyfrowym zoomie z głównego obiektywu, który po prostu cechuje się wyższą jasnością i zapewni lepszy efekt w słabym oświetleniu, nawet jak to będzie cyfrowe przybliżenie, no bo znowu te pierwsze krotności najniższe na cyfrowo też się dają oglądać. Nie ma tragedii. Nie ma też tragedii w przypadku selfiaków. Tu jest, kurczę, powiem wam tak, dość typowo. Ten aparat do selfie w Xiaomi 14 nie jest ani wybitny, ani nie jest ewidentnie słaby. Jest po prostu dosyć typowy. Z selfiaków na pewno będziecie zadowoleni. Tak samo będziecie zadowoleni raczej z trybu portretowego, nawet z przodu działającego całkiem fajnie. Do wideo też większych doczepek nie mam. Nie mam większych doczepek, jakość filmów jest dosyć dobra. Ani obrazowi, ani dźwiękowi nie da się niczego zarzucić. Można przełączać się pomiędzy obiektywami dokładnie w ten sam sposób jak przy robieniu zdjęć, ale tu zagadka. Producent nie dał nam 3 guziczków typowych, szeroki, główny, tele, tylko dał nam po prostu suwak. I wiecie co? Na początku podchodziłem do tego jak do jeża, ale bardzo polubiłem to rozwiązanie, ponieważ przesuwanie palcem po tym przybliżeniu daje nam bardzo ładne, płynne zoomowanie. Oczywiście robione jest w dużej mierze cyfrowo, bo w momencie, kiedy oczywiście następuje przełączenie pomiędzy obiektywami, to następuje. Natomiast wszystko, co się dzieje pomiędzy, jest robione cyfrowo, ale bez względu na to, jak szybko poruszymy paluchem, czy będziemy palce poruszać skokowo, jakkolwiek niedbale, to ta płynność przybliżenia zostanie zachowana. Ten obraz po prostu się przybliża, tudzież oddala, jak wchodzimy na szeroki kąt. Bardzo fajne rozwiązanie i chyba nawet zaczynam je woleć od tradycyjnych 3 przełączniczków pomiędzy obiektywami. Jest też oczywiście tryb filmowy, gdzie można rozmywać tło, tam nakładać różne filtry. Jak ktoś się lubi pobawić wideo, to tutaj również to też w tym telefonie znajdzie. Interfejs fotograficzny schludny i przejrzysty. Jedyne, co mnie wkurza, to to, że oczywiście niektóre tryby trzeba sobie pobrać, bo nie są fabrycznie zainstalowane. Teraz pora odpowiedzieć sobie na bardzo proste pytanie. Czy ja to polecam, czy nie? Kurczę, wiecie co? Przy całej mojej sympatii dla producenta nie potrafię tego telefonu rekomendować tak zupełnie w ciemno. Na początek 2 słowa o cenach. Wariant 12512 kosztuje 4800 bez złotówki, natomiast 12256 kosztuje 4450. Nie jest to jakoś potwornie drogo jak na flagowca, bo są droższe oczywiście, ale jakoś szczególnie tanio to też nie jest. No i telefon byłby w zasadzie świetny. Jest nieduży, oferuje topowe możliwości, świetnie wygląda, ma doskonały wyświetlacz, bardzo szybkie ładowanie, fajną baterię i do tego fajny zestaw fotograficzny. Powinno być bombowo. No nie do końca jest, bo niestety przeszkadza mi kilka rzeczy. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że telefon poległ na kilku testach syntetycznych i jednak robi się trochę ciepły. Diabli wiedzą, jak będzie to latem w wysokiej temperaturze, w upalny dzień 30-40 stopni, może być różnie. Tego niestety nie mam w tej chwili jak sprawdzić, ale miejcie to gdzieś z tyłu głowy. Irytujące przypadłości interfejsu, chociażby w kwestii powiadomień i hurtowego ich przychodzenia w momencie, kiedy telefon dopiero odblokujemy. Liczyłem, że w HyperOS to zostanie poprawione, niestety nie zostało. I powiem wam szczerze, cały ten HyperOS to tak trochę chyba przehypowany został, bo na pierwszy rzut oka jakiejś dramatycznej różnicy pomiędzy nim a MIUI-em nie widzę. Przykro mi bardzo, drogie Xiaomi. No i zostaje ten nieszczęsny parujący aparat. Niby wodoszczelność, a jednak aparat paruje. Nie powinno to występować w ten sposób w tak drogim telefonie. Także mam bardzo mieszane odczucia i boję się, że no nie będzie to jednak hit. Pomimo tego, że cała reszta konstrukcji jest jak najbardziej w porządku,
no to się kładzie jednak moim zdaniem troszeczkę cieniem na tym wszystkim. Zatem wszystkim, którzy rozważają zakup tego telefonu, proponuję dwa razy się zastanowić i jednak mieć z tyłu głowy ryzyko, że ten parujący obiektyw może Wam kiedyś dokuczyć. Może nie, a może tak. W każdym razie nie powinno go tu być w ogóle. Ale to jeszcze nie koniec, bo jeszcze o jednej rzeczy chcę Wam opowiedzieć, tym razem dużo fajniejszej. Nowy smartwatch Xiaomi, Xiaomi Watch S3, który miałem okazję również przetestować wraz z 14. Króciutko, bo generalnie zegarkami rzadziej się zajmuję z racji tego, że raczej sportów nie uprawiam, co zresztą widać. Jako smartwatch do codziennego użytkowania ten sprzęcik jest super. Robi to, co szanujący się smartwatch powinien, mierzy puls, monitoruje sen, liczy kroki i tak dalej. Te kroki liczy, myślę, że w miarę rzetelnie, bo porównywałem go z Samsungiem, którego na co dzień używam i nie było jakichś potwornych różnic między nimi. Ma bardzo dobry wyświetlacz. Jak widzicie, z Always On Display, ale wyświetlacz jest bardzo jasny i bardzo czytelny, nawet w słoneczny dzień. Ma, słuchajcie, zdejmowany bezel i teoretycznie możecie dokupić sobie inne, ale podobno już są na rynku i nie są za tanie i jest ich trochę mało, ale odsyłam Was na chińskie platformy zakupowe, tam znajdziecie więcej. Fajną rzeczą jest to, że jak zmieniacie bezel, to automatycznie może się zmieniać tarcza. O, właśnie to widzicie. Jeżeli chodzi o design, mnie się podoba. Jeżeli chodzi o wykonanie, absolutnie nie mam się do czego doczepić. Nie doczepię się też do akumulatora. Producent deklaruje swoje tam, powiedzmy, te 5 dni przy normalnym użytkowaniu z Always On Display włączonym, ale można sobie zrobić ten Always On Display Smart, żeby świecił tylko wtedy, kiedy nosimy zegarek i nie śpimy. I odpowiednio operując podświetleniem ekranu, bo oczywiście ono też może być regulowane automatycznie, ten czas działania wydłużymy. Ja ten zegarek ładuję przeciętnie raz na tydzień, a używam go normalnie i mam Always On Display cały czas niby włączone, choć oczywiście wtedy, kiedy ja jestem aktywny. Zegarek ten ma głośnik i mikrofon, zatem można przez niego normalnie gadać, oczywiście w połączeniu ze smartfonem. Jest też wodoszczelny w klasie 5 atmosfer, no ja się z nim normalnie kąpię i nic się nie dzieje, także myślę, że faktycznie tak jest. I co też ważne, działa w systemie HyperOS, nie w Android Wear, czyli powiedzmy, że jest troszeczkę zamknięty, ale naturalnie można go połączyć nie tylko ze smartfonami Xiaomi. On współpracuje z typową, myślę, że znaną przez wielu z Was aplikacją Mi Fitness. Także jeżeli chodzi o uniwersalność tego zegarka, jest całkiem dobrze, no i cenowo też jest całkiem fajnie, bo kosztuje 6,5 stówy. No i gdyby mnie ktoś pytał o moją osobistą opinię, to uważam, że zegarek w tym roku Xiaomi się zdecydowanie bardziej udał niż flagowy smartfon, ale niestety z jednym i drugim sprzętem przychodzi mi się już pożegnać, podobnie zresztą jak przychodzi mi się pożegnać z Wami. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Pa, pa, pa.